Nie, ja się boję. Dobra, szybko, na trzy otwieramy Dobra, drzwi. Co ty na trzy. to? Uwaga. Raz, dwa, trzy! Ej, co to jest? Co Pennywise, tu jest Pennywise, za... Pennywise, Pennywise, Nie! Pennywise, Siemano ze wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku witam was na Palionowie. Z tego powodu, że w ostatnim odcinku stały się naprawdę straszne rzeczy. Odkryliśmy mroczny zamek Pennywise'a i Lucyfera w Minecraft, co oznacza, że planowali to już od bardzo dawna i mamy znowu dosyć spory problem. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Więc jeżeli doceniasz moją pracę, kochany widzu, no to taka łapeczka w górę może mi naprawdę mega pomóc. A ja was oczywiście witam w Minecrafcie. Jesteśmy tutaj na tym, prawda, cudnym świecie i pierwsza rzecz, którą chcę zrobić, to pójść do bzyka. Z tego powodu, że już jakiś czas temu tam rozmawialiśmy na temat Pennywise'a, jego przyłapałem też na tym, że on się tam jakoś pojawiał dosyć często właśnie w domu Pennywise'a i mam podejrzenia, że on może jakoś lekko z nim współpracować, ale kurczę, to jest takie mocne oskarżenie. Wydaje mi się, że jednak to tak zbyt mocne i wydaje mi się, że możemy pójść się go spytać. Jeżeli on nic nie będzie wiedział o tym zamku, to znaczy, że on wcale nie jest zaznajomiony z planem, więc ja tak go podejdę, wiecie, spytam się go, co on tam o Pennywise'ie sądzi, coś tam i tak dalej, no i po prostu powiem mu, czy wie coś o jakimś zamku i tak dalej. On, jeżeli nie będzie wiedział nic na temat zamku, no to to znaczy, że nie ma żadnych jakichś tam, że tak powiem, przyjemnych stosunków z tym Pennywise'em i może on też ma jakiś taki, wiecie, tajny plan, że on tak udaje tylko, że z nim jest, a tak naprawdę on go robi w konia na przykład, nie? Nawiązując do komentarzy, które były pod filmem, to widzę, że wam się podobają bardzo cinematiki, takie ujęcia, które porobiłem, więc jakby no mam zamiar ich robić więcej, ponieważ mi się je bardzo fajnie robi, a też myślę, że bardzo fajny klimat wprowadzają do filmu, więc myślę, że taki coś na pewno będzie się pojawiać. No a ja teraz nie przedłużam i lecę od razu do bzyka gdzieś tam, kurczę, nie wiem, gdzie go mogę znaleźć nawet. On ma tam gdzieś domek koło tego krateru, więc pewnie tam gdzieś, mam nadzieję, że go znajdziemy i wtedy będziemy mogli z nim jakoś porozmawiać o, tam chyba, czy ja widziałem, że tam był ruch jakiś, czy mi się wydawało, że tutaj był jakiś, tak, jest tam, dobra, jest tam. Halo, halo bzyku! Halo, halo, Szczypson! Halo, słuchaj, halo, musimy koniecznie Yo. Porozmawiać. Chodź, zapraszam słuchaj, no tutaj. Ja powiem ci, ja też muszę z tobą koniecznie Dobra, porozmawiać. to Bardzo dobrze, że cię zadaj widzę. mi pierwsze pytanie w takim razie, skoro Słuchaj, tak nie bardzo no, musisz. ja ci tylko chcę powiedzieć, słuchaj, musisz być na siebie ostrożny, ponieważ ja czuję, że Pennywise ma na tobie jakąś chrapkę, słuchaj, No. bo mi się wydaje, że ty coś za dużo wiesz. On mi tak powiedział, tak mi powiedział Pennywise i naprawdę złe rzeczy chce ci zrobić, dlatego musisz być mega ostrożny, Szczypson. Ja nie powinienem ci tego mówić, ale powiem ci, bo jesteś moim kolegą No i dobra, wiesz. dobra, ale ja mam jeszcze do ciebie pytanie bardzo ważne. Słucham cię, jakie Jakie są pytanie? twoje stosunki z Pennywise'em? No wiesz co, no tak naprawdę, no ja mieszkam tam z nim w domku ładnie, No. no i co prawda kolegujemy się, jesteśmy takimi przyjaciółmi, ale nic poza tym, no nie? No powiem szczerze, Pennywise powiedział, że ty tutaj za dużo o nim wiesz i chciał cię słuchaj zabić, a ja wtedy, No ale... ja go oszukałem No. i nawet dałem ci ostrzegawczą tabliczkę, nie wiem czy czytałeś Tak, nawet. widziałem. No To bardzo dobrze. dziękuję Uff, bardzo za ostrzeżenie, dobrze ale przeczytałeś. bardzo mnie niepokoi to, że ty Co? tak z nim tam mieszkasz, z tego powodu, że ja nie wiem, czy ja ci mogę zaufać. Jak to? Ale nie, ja naprawdę, ja Dobra, nie chcę czekaj, nic czekaj, mówić, on ale... cię podsłuchuje czy coś? Nie, no Nie nic takiego, podsłuchuje no cię? oczy. Dobra, chodź, W życiu. chodź, porozmawiamy. Chodź, czekaj, dobra, to w takim razie idziemy gdzieś do piwnicy nawet A masz może. tu piwnicę? No nie mam w sumie, ale mogę zrobić teraz, dobra, robimy piwnicę teraz. Oj, tu była jakaś piwnica, dobra, chodź tu, stara piwnica. Dobra, Dobra, mamy dobra. jakąś piwnicę. W każdym razie, ja mam do ciebie pytanie. I powiedz No. tylko, czy wiesz coś o tym, czy nic o tym nie wiesz? No, no, Słowo... dobra. Zamek. Zamek. No tak, no zamek tam u nas na Palionowie, nie o ten Nie, zamek ci ten chodzi? zamek. Chodzi mi o A, nie ten zamek zamek? Pennywise'a. A! Nie wiesz nic o tym? Nie, o co chodzi? Jaki Dobra, zamek Pennywise'a? a o zamku Lucyfera coś wiesz? Co? No znaczy tam był jakiś na Palionowie zamek Lucyfera, ale jaki Gdzie? zamek w sensie? Wskaż mi, No czekaj, tu, wychodzimy. no na... Pokaż mi, gdzie No był zamek już tam. Lucyfera. A tutaj, nie, to był zamek brata Lucyfera, i już mi się pomyliło, tam, o w tym miejscu, w tamtym, tam na Ale górce. tam na górze? A gdzie jest zamek Tak, tak, tak. ten, jakiś zamek tutaj, jakikolwiek inny jeszcze, bo ty powiedziałeś na przykład o innym Nie, zamku. Wiesz co, ty coś nie, tutaj nie kluczysz ma. za bardzo. Co nieprawda, ja mówiłem cały czas o tamtym zamku mówiłem, ten zamek, tam co jest na No górce, mamy się dobra, przejść. i że to jest, no Przejdziemy dobra, się. dobra, no rozumiem, Jakiś rozumiem. taki, no, zameczek malutki jest No na tym dobra, Palionowie, dobra, prawda? a powiedz mi, czyli nic nie wiesz na temat zamku Pennywise'a? No nie, no zamek Pennywise'a przecież, nie no czekaj, no nie ma żadnego zamku Pennywise'a, jest tylko dom Pennywise'a i kanały Pennywise'a i to chyba tyle. No tak, i to chyba tyle, no No to tak mi dobra, się to muszę wydaje. ci powiedzieć bardzo smutną rzecz. Jak to, jaką smutną Lucyfer, rzecz, co się stało? wiesz co się stało z Lucyferem?
Co się stało z Lucyferem? O nie! On chyba zniknął, go już nie ma, nie? No, on nas właśnie opuścił. Tak myśleliśmy, że zniknął, ponieważ nie było go na Palionowie bardzo długo. Ale okazuje się, że on współpracuje z Pennywise'em i mają wspólny zamek. I ja chcę ci go dzisiaj pokazać, tylko musisz być przygotowany. Czekaj, spokojnie. Ja uciekam, nie, szybko, o, dobrze, musimy radykalne środki, ale... radykalne środki musimy popełnić. Szybko, stawiamy tutaj TNT, TNT, o nie. Czemu? Nie, co ty robisz? Szybko. Musimy pułapkę zrobić, nie, musimy. Nie, ale dlaczego chcesz wysadzać swój dom? Bzyku, spokojnie, masz to TNT. Co się dzieje? Pennywise połączył się z Lucyferem, to będzie koniec. Słuchaj, ty coś o tym wiesz? No nie wiem, no nie mam pojęcia, ale jak to mi to teraz dlaczego tak panikujesz, jak się o tym dowiedziałeś? O matko, no nie wiem, bo słuchaj, bo ja widziałem, jak Pennywise sobie tam pogrywał ze mną i naprawdę on ma wielką moc, ja wiem, że on jest mega silny, silniejszy od nas i się boję i się po prostu boję, ale to chodzi o to, że musisz udowodnić swoją wierność mi i pójść ze mną. Dobra, okej, mogę tutaj pójść, a powiedz mi, a to może my ten zamek rozwalimy, co? To nie jest jakiś zameczek. A, no tak, nie, no dobra, to tym bardziej musisz ze mną pójść. Ja mam 10 TNT, chłopie, 10 TNT to może wystarczy na zniszczenie, nie wiem, może, nie wiem, może jednego portu tam, może tyle. Co? Jaki port? O czym ty gadasz? Czy no co? Port o, nie, przy zamku, no czekaj. Ja cię musimy kręcę, się przygotować. Jaki port? Masz zbroję, nie? Masz zbroję. Mam zbroję. Weź sobie poty na niewidzialność, może ci się przydać. Tutaj ze stojaka. Dzięki. O, dziękuję ci bardzo. Dobra, i jeszcze dodatkowo musimy zabrać łódkę, bo będziemy potrzebować na to, żeby przepłynąć kawałek. Więc weźmy sobie, zrobimy po dwie łódki. Z tego powodu, że ja nie wiem, ile będziemy płynąć i czy wrócimy oboje. O nie, co? Jak to oboje wrócimy? Że co? A zrobiłem trzy. Nawet mnie tak nie strasz, proszę cię, nie strasz mnie tak. No dobra, słuchaj, zakładaj zbroję, bo to jest bardzo ważna wyprawa, to jest bardzo ważna wyprawa i ja nie... Łap tarczę. Tarczę. O, to nie jest głupi pomysł, dobra, mogę mieć tarczę, chodź. Zapraszam cię na wyprawę, która polega na tym, że lecimy zobaczyć zamek Pennywise'a. Idę tam razem z tobą i mam nadzieję, że uda nam się tam włamać, zobaczymy, czy jesteś wierny i czy mnie tam nie wydasz. Wsiadaj do Udy. Szybson, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na pewno chcemy to zrobić. Jak ty teraz powiedziałeś o tym zamku, no trochę się przestraszyłem. Wiem, że jestem powiem z tobą, ci tak, jak ja widzę twoją diamentową zbroję, to jestem przestraszony. Ale za to wiesz, jest ona zenchantowana, moja nie jest, więc w sumie wychodzimy na to samo, ale... No tak. Teraz muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Sikałeś? Słucham? Nie, no nie sikałem. Ale co, do wody sikać? Nie. Czy w ogóle sikałeś w Minecraft? No i chyba nie sikałem jeszcze w Minecraft, chociaż no, nie wiem. No to się zaraz posikasz, jak zobaczysz ten zamek. Co? Bo... O nie. Wyobraź sobie największy budynek, jaki widziałeś w życiu. Budynek po prawej. Mi powiedzieli, że on jest z tobą jakoś związany. W ogóle o co chodzi z tym budynkiem? No tak, no tam na wakacje, wyjechałem. A nie, czekaj, na po prawej. Aha, tutaj był, no złe rzeczy się działy. Jakaś zła osoba, jakiś duch w ogóle opętał tutaj na Palionowie. Był przez pewien czas, już go nie ma. No dobra, ale to teraz duży jest ten budynek? No ogromny! Widziałeś chyba większy? Jeden z większych budynków. Dobra. Nie wydaje mi się. Nie widziałeś większego. No, okay. Na Palionowie. No to, no i to jak to zaraz, będzie zaraz twoim oczom ukaże się zamek, który jest. Który ten domek to jest nic przy tym zamku. O, już nam się wieża pojawia przed nami. O nie! O nie! Co to jest? Szybson, pomocy! O, no, nie, spokojnie, ja spokojnie, jeszcze się nic nie dzieje, ale jest to ogromne totalnie. I to jest zamek Lucyfera i Pennywise'a, stary, więc jeżeli ty nic o tym nie wiedziałeś, to... Ja się kręcę! Musisz zastanowić, jakich masz przyjaciół. Jak to się w ogóle zbudowało? Ja tego nie rozumiem. Lucyfer to budował przez cały czas, jak go nie było, a nie było go dosyć długo. Więc... Niemożliwe, o niemożliwe. Co tu się stało? Teraz słuchaj mnie, bzyku, powaga. Nie. Ja uciekam. Chodź tu. Nie, ja się boję, no nie możesz, no. Co ty gadasz? Chodź, musimy się tam włamać. Potrzebuję kompana, bo sam nie dam rady, A co jak nas będzie słyszeć? Damy radę, wchodzimy, robimy włam i uciekamy. Robimy włam i uciekamy, okej? Dobra. Znaczy, w sensie uciekamy jak coś się stanie, ale póki co robimy włam na spokojnie. Tu jest port, do portu można wpłynąć bezpiecznie, tutaj nikt nie pilnuje. Weź tak bokiem, a może bokiem, na pewno jesteś tego pewny? Tutaj, tu jest jakaś łódka. Ej, co to jest za łódka? Nie wiem, czy ja to jest. To jest twoja łódka, Szczepson, nie? Nie, moja, bo ja odsąd odpływałem. I odpływałeś. O nie, halo, czy ja to jest łódka? Dobra, nie wiem, czy ja to jest łódka, ale... To jest dobry pomysł, Szczepson, możemy jeszcze zawrócić, wiesz o tym. Wiesz, że jest jeszcze szansa. Ja... Może... Wiesz co... Co to są w ogóle? Może tu dotarł ktoś jeszcze poza nami. To jest sztandar, to jest właśnie ich logo. I ono jest, to jest właśnie bardzo niebezpieczne tutaj walczyć. Ty nie masz tarczy?
Nie mam tarczy, dałem dobra, tobie to moją tarczę, a masz, ja mam masz za to tarczę, drzwi. Masz nie, ja mam drzwi w ręce, ja spokojnie, ja przeżyję z drzwiami. Ty dobra, bierz tarczę, Szczypek. No to daj dobra. Mi tę tarczę, ale tarczę, ja weź drzwi. Jedną łódkę, jakby co, jakby trzeba było uciekać gdzieś, bo jest, ja mam jeszcze jedną. I teraz tak, powoli, po cichu i powoli. Ten korytarz prowadzi do komnaty, w której słyszałem rozmowę Lucyfera i Pennywise'a. A propos jakiejś broni, którą przygotowują i są już prawie gotowi, tak jak mówili, więc jest tutaj nie. mega niebezpiecznie. Nie, więc musimy Szczypek, być. Musimy zatrzymać. No ja wiadomo, że musimy ale. Ale wiesz, to nie jest takie łatwe, to nie jest takie łatwe. Zaraz, czekaj, kiedy używamy potiona na niewidzialność? Kiedyś nie, na razie nie, na razie mamy zbroję nie, na sobie. Nie, dobra. Potiona używamy w momencie, kiedy kogoś zobaczymy. Póki jeszcze nikogo nie zobaczyliśmy, to jeszcze go nie używamy, bo jest nam totalnie teraz niepotrzebny. Ale no musimy powoli wejść na górę i dostać się... A co z TNT? A używamy TNT? No nie, TNT jest nam niepotrzebne. No co ty tym TNT, to byś tutaj żadnych szkód nie zrobił, bez sensu. No dobra, sorry. Myślałem, że się przyda. Musimy powoli, bo jak kogokolwiek spotkamy, to mamy przekichane, wiesz? No, o nie, ja się boję, Szczypek. To jest ostatnio, jest dobry jak tu pomysł. Byłem, to na podcenę niewidzialność, a teraz troszkę jej nie mamy, więc musimy uważać totalnie, nie? Ale damy radę. Tutaj była rozmowa, tam przy ognisku rozmawiali, Lucifer z Pennywise'em. Ja nie mogę. Tu, ja chodź, nie mogę, chodź. To nie jest legalne. Tutaj, to nie jest tutaj rozmawiali, pomysł. Ale nie ma tu nikogo, nie ma tu nikogo, jest cisza totalna. O, czekaj, może tu jest coś ukryte w ogniu, czekaj. Nie, to raczej nie. Nie zgadź go przypadkiem, bo zauważysz, że byliśmy tu. Dobra, nie, ja tutaj tylko patrzę. Chodź. Nie rób, cicho. Cicho, chodź, wychodzimy tu. Szybko, chodź. Idę, co tu jest? Jest akurat noc, to jest najgorsze, ja zawsze jak przychodzę... Czemu no jest otwarte? Nie wiem, może wietrzą. Zamkniemy to. Jesteśmy na dziedzińcu, stary, jesteśmy na dziedzińcu. Co jest grane? Ja się boję. Co jak tu będzie jakiś straż, jakaś straż, jakiś zły sła nie wiem, osoba? Nie wiem. Gdzie idziemy? Prawo, lewo? Lewo? Co my zrobimy? Nie wiem, prowadź, Szybson, ja się boję. Chodź tutaj, bo tutaj jest jakoś tak bardziej przyjaźniej. Tu są jakieś otwarte drzwi, one do kogoś prowadzą, idziemy tu? Nie, tam będzie jakieś więzienie, to może być czekaj, na skoło. Czekaj, schodzę na dół. Musimy to sprawdzić. Idzie za mną? Musimy to sprawdzić. Idę cały czas. Czy to jest jestem na jakimś balkonie, to jest jakiś balkon. Tu jest widok, tu można patrzeć na wszystko, co się dzieje. My możemy, ja mam nawet pomysł, masz drabinkę ze sobą? A czy chcesz zrobić taki tutaj, że włamujemy się tędy następnym razem? O kurde, czekaj, to jest dobre. Ale to jest to następnym razem, masz drabinę? Nie, muszę zrobić, mam drewno, mam za to drewno, czekaj. To zrób szybko, ale szybko, bo mamy mało czasu. Dobra, czekaj, okej, już zrobiłem, dobra. Zrobiłem drabinkę, szybko. Czekaj, tędy. Ile masz tych drabinek? Ile masz drabinek? Mam 9. To rzuć mi, ja to zrobię. Rzucić ci całą? No, rzuć mi wszystkie. Rzucić połowę. Dobra, wszystkie mam rzucić, dobra. No, wszystkie. 8. Dobra. Dobra. O nie, dobra, Szybek, wszystko w porządku. Spokojnie. Zrobiłem tak, jesteśmy tutaj, rozwal ten crafting, wchodzimy wtedy tak, okej. Teraz czekaj, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Czy tu się wszędzie da wejść normalnie. Nie potrzeba tu drabinek. Tak, tu wchodzimy normalnie i robimy włam. Tylko musimy zrobić jeszcze z innej strony. Albo dobra, to zrobimy kiedy indziej. Nie ukryjemy tego dirtem. Nie, to co ty, jak to zrobisz, to... Nie, to będzie widać, Nie, co ty? Dobra, już to niszczę. Chodź. No, idę Szczypek. Okej, ale jak coś, mamy tutaj wejście tajemne. Tak, drabina może jeszcze nikogo nie wzruszyć nikim, prawda, a tutaj ten. Prawda. Chodź, robimy, wchodzimy. Jakby coś, ja mam drzwi w ręce. Czyli możemy też zrobić jakieś przejście jeszcze. Jakieś podwójne drzwi w ogóle, nie wiadomo co. Czekaj, to patrz tutaj. O kurde, nie, dobra, na razie nie. Zostawmy to, za dużo kombinujemy. Chodź tutaj na górę. Chodź tutaj na górę. Dobra, na razie trzeba zbadać to miejsce, żebyśmy wiedzieli, co tutaj się dzieje w ogóle. Byłeś w tym miejscu wcześniej? Ja pierwszy raz nigdy tu nie byłem. Jest tak powalone. Nigdy tu nie byłem, ja tylko tam do tamtej komnaty, co by było ognisko, tam dotarłem. Tu jest jakieś wejście do środka, To jest wejście do środka. Ale się boję, czy to będzie środkowy jakiś pokój? Nie wiem, nie wiem, czy to będzie, bo ja tu nigdy nie byłem. Robimy włam? Nie, ja się boję. Dobra, Szczypek, na trzy otwieramy drzwi, co ty na to, uwaga. Raz, dwa, trzy! Ej, co to jest? Szybko wracamy z powrotem, to jest koniec tej wyprawy, rozumiesz? Spaliliśmy się, schodzimy na dół. Idzie za nas?
Pennywise nas... Dobra, czekaj, dobra, idzie szybko, do łódki wsiadaj i odpływaj. Pennywise... Nie, on nas widział, ale chyba nas nie wiem, widział. Nie wiem, czy dobra, nas widział, nie był od, do nas odwrócony. Drzwi stawiam, ale... drzwi postawiłem. No po co, postawiłem. Nie, ja nie biorę, bo jeszcze, jak nas nie zauważą, to zostawiasz dowód na to, że to byliśmy. Po o nie, co? dobra, szybko, nie, nie rób. Szybko, uciekamy. Uciekamy szybko, bo on tam jest, więc teraz jest niebezpiecznie. Tu do łódki. Jasne, uciekam, szybko. Wiesz co, ja biorę tą łódkę i tylko go rozwalam. Nie mogę. Ty też uciekasz, szybko uciekaj ze mną, szybko. Tak, już. Płynę. Uciekamy z powrotem do Palionowa. Na Palionowo? Dobra, bo myślałem, że w inną stronę może. Nie, musimy uciec z powrotem. Oni i tak wiedzą, gdzie jest Palionowo, przecież nas tam ciągle nawiedzają. No, musimy dobra, tam no, uciec, prawda, bo tutaj nie mam czego szukać. Stary, ten zamek jest przerażający. Bo, wiesz, niewiele zwiedziliśmy tam nawet. Co się stało? Czemu ten Pennywise tam był? Ja nie wiedziałem, na co ja się piszę. Jak on by mnie zobaczył, ja nie wiem, czy on mnie zobaczył, ale gdyby mnie zobaczył, to jest koniec, szypek. A my nie użyliśmy nawet. Nie, no i dobrze. Jakby mogliśmy wtedy użyć, ale ja nie chcę ryzykować, wiesz? Tu zrobiliśmy jakieś podejście, mamy wejście od boku tą drabiną, ja go nawet stąd widzę, więc, nie, więc no, po prostu to jest dobre, następnym razem mamy jak wejść, niepostrzeżenie. O kurde, jak się wystraszyłem, a to była tylko woda, coś tam. To było takie bąble się jakby zrobiły pod tym, wiesz? Pennywise zrobił bąble. Nie wiem, miałam pojęcie. Dobra, płyń do Palionowa. Dobra, stary, to jest tyle. Ogarnęliśmy, włamaliśmy się do zamku Pennywise'a i Lucifera, więc to jest bardzo dobre, ponieważ nakryliśmy, że tam urzędują i teraz musimy po prostu przygotować się na następny włam i musimy się tam włamać i ogarnąć, co oni tak dokładnie tam planują, bo czuję, że tam właśnie będzie coś poukrywane, jakieś rzeczy, które musimy odkryć, zanim oni ich użyją. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wbijacie na kanał do Bzyka. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.